Dziękują naszym państwem, że jesteśmy, że będziemy zawsze, kiedy będzie taka potrzeba, że jesteśmy wszyscy razem. Dziękuję wam za to, że przyszliście. Wy wszyscy, dziękuję Mateuszowi, że przyjechał do nas. Pozwólcie, że oddam mu mikrofon, żeby z wami się pożegnał. I my zawsze jesteśmy i zawsze będziemy. Niech się żegna i do Moskwy. Proszę państwa, zawsze musimy być razem, bo tylko razem, wspólnie, wszyscy jedną grupą możemy obronić nasze podstawowe prawa. Dziękuję wszystkim za to, że oczywiście pamiętajcie, musimy przychodzić protestować, bo nikt nie obroni naszych praw. Mamy osobę, który jest pan świadkiem i na którym chyba bym pana naprzyjaźnie trudności osobistej. Bo się poczuł poszkodowany, no i myślę, że pana nikogo nie naruszają. Policjant podejmujący swoje czynności służbowe musi podać podstawę prawną, następnie podać informacji, podważą to wszystko. Ja wtedy podam, proszę, zgodnie z rozporządzeniem, proszę się legitymować, podejmując czynności służbowe. Policjant umundurowany, proszę pana, nie jest umundurowany, nie ma. Nie ma niestety oznaki. Proszę pana, policjant umundurowany nie ma obowiązku okazywania się legitymacją. Pan, owszem, jeżeli powołuje się pan na ustawę o policji. Ale na żądanie musi pokazać legitymację. Jeżeli ta osoba wymaga, to powinien okazać legitymację. Tak, na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy o policji. Proszę o legitymowanie. Mogę proszę podać faktycznego, pana podjęcia czynności służbowej. Proszę podać podstawę prawną. Podstawa prawna jest taka, że pan, który został przez pana potrącony, może to zrozumienie naruszenie nie jest. W takim zamieszaniu jest pana. Poprosił o to podaję podjęcie interwencji cywilnej dla pana, dlatego też podeszliśmy. Podjęliśmy interwencję. No nie, no to jest coś. Proszę, to się nazywa prowokacja. Pani się nie chce delegitymować. Proszę bardzo. Ja na panią skargę złożę. Proszę panów, co nam szkodzi, bo mam legitymację. Oczywiście, a co mi szkodzi? Ale wyciągnąć proszę, bo może być nieważne. Nieważne, przepraszam bardzo. Ja już mam przesadę, proszę panów. Nie, mówię obiektywnie. Obiektywnie panu. Ale czasami się spotykamy z Mamy niedobre niestety doświadczenie. Na nie ze mną chyba. Stare dziawki, byście się do domu wzięli, aż do roboty wzięli. A może ty by się wziął do roboty? No ja z roboty, nie, weź ty do poradnik. Co to za wejść? Co to wejść? Ten ubrany był na biało. Jak się nazywa ten drugi człowiek? O krakiem może. Co to wojna będzie, co te bębny tak? Rafał Kruszek. Wysoki Sądzie, ja chciałbym zaprotestować przeciwko temu, żeby świadek, policjant, zawodowy policjant, przychodził w krótkich spodenkach, właściwie w majtkach do sądu i zeznawał tutaj. To narusza powagę sądu, narusza nas wszystkich, bo do sądu nie powinno się tak przychodzić. Jeżeli to jest prawda, to jest to są sądy, co się przychodzi, to nie było. I ja mam zdjęcie, że poprzednio jak wniosł zeznania składać, tak samo przyszedł sobie w krótkich spodenkach. Przepraszam, że do urzędu przychodzi, do sądu, no do sądu to
to naprawdę to nie lubi się tak przychodzić na przyszłość. Pan jako policjant to powinien to wiedzieć. Pan Kluczek, wie, ile pan ma lat? Jest pan policjantem, tak? Jest pan obecny też, żeby pan mówił. Niech pan poczeka na komentarzu, proszę bardzo. Dobrze, będzie pan poproszony. Ja dziękuję bardzo. Wysoki sędzie, ja bym prosił tylko, żeby wpisać do protokołu to oświadczenie pana Krzysztofa Bstyla. Ja bym ze swojej strony chciał oświadczyć, że w apelacji katowickiej zgodnie z decyzją sądu apelacyjnego za taki ubiór się w ogóle usuwa z sali rozpraw i nakłada kary porządkowe. Ja tego nie wnioskuję akurat w tym postępowaniu, bo nie chcę tutaj przedłużać. Ale chciałbym, żeby było w protokole wpisane, że to jest po prostu no, niestosowne, żeby policjanci na przyszłość tutaj w Krakowskim również są tak taki i nie stosowali prawa. Ja mam pytanie do świadka. Czy świadek mógłby podać chociażby w przybliżeniu treść roty przysięgi, którą składa? Prosiłbym, ja zaraz uzasadnię moje pytanie. Nie znam. Tak, ale prosiłbym o odrobanie. Ja protestuję, że poniżamy świadka, że nie zna. Na pytanie, czy świadek uczestniczył w systemie policyjnej sprawy? Przysięgi policyjnej, choćby w przybliżeniu mi chodzi o to. Mam kolejne pytanie, tylko może najpierw uzasadnienie do pytania. Ustawa o policji jest z kwietnia 90 roku 1990, dziennik ustaw, i kiedy policjanci podejmują jakiekolwiek działania, to powołują się na tą ustawę. Nie mówią z jakiego powodu, tylko jest ustawa. W związku z tym ja sobie pozwolę zacytować, co pisze. To jest, chodzi o uzasadnienie, ponieważ obawiam się, że sąd je uchyli znowu. I pytanie właśnie dotyczy, związane jest z rotą przysięgi, bo w podstawowych obowiązkach policjanta jest napisane jako pierwszy punkt, jeżeli chodzi o obowiązki policjanta, jakie ma. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. Jeżeli policjant nie zna roty ślubowania, to jakie to jest najważniejsze? To on nie wie nawet, jakie ma obowiązki. Więc moje pytanie właśnie jest o obowiązki. Czy on zna swoje obowiązki, nie znając roty przysięgi? Bo dalej będę pytał się, jak wykonywał swoje obowiązki. Ale tak jest, tak formułuje ta ustawa o policji, że policjant obowiązany jest dochować przede wszystkim obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania, i to jest w punkcie pierwszym. Artykuł 58 o tym mówi, że to jest obowiązkiem policjanta przede wszystkim wykonać to, co przysięgał. Więc moje pytanie jest takie, jak nie zna, to czy zna swoje obowiązki? Jeżeli nie pamięta, jeżeli to pytanie było uchylone, no to jest pytanie, czy zna. Dowiedzieliśmy się, że świadek nie przemawia osoby, która nie jest tutaj stroną w tym postępowaniu. Jest osobą należącą do kręgu publiczności. Wiemy to. Wiemy, dlaczego przyszedł, wiemy, co zastał na miejscu, ile było mniej więcej osób, co słyszał. I drążenie teraz
kwestii, jak legitymował tą osobę, na jakie przepisy się powoływał, czy wie coś, czy czegoś nie ma, a legitymował kogoś obcego, niezwiązanego z prawą, jest zupełnie bezcelowe w tym postępowaniu. Dlatego też ja to pytanie uchylę, bo nie ma potrzeby. No, ale prosiłbym o odnotowanie tego w protokole z rozprawy, żeby było to uwidocznione, że jest uchylone. Na konkretach. Oczywiście to jest konkret, więc... Czy Wysoki Sąd byłoby prościej, zamiast uchylać nasze pytanie, zapytał go oskarżyciela, w jakim celu powołał świadka, który osobę postronną i przypadkową na ulicy wylegitymował? Jak nam to wyjaśni oskarżenie, to się dowiemy. Ja mam pytanie, bo nie zakończyłem przecież tego, tych pytań do świadka. Bo nie chodzi o takie, o taką rzecz. Czy świadek widział, żeby którakolwiek z osób, choćby ta osoba legitymowana, popełniła jakieś wykroczenie, czy świadek o tym wie? Bo świadek powiedział, że wie od kogoś. To kto był tym kimś? Podał świadek nazwisko. Kto był tym kimś, który widział, że dana osoba legitymowana tutaj przez świadka jakieś popełniła? Kto był? Bo świadek z tego wynika nic nie wie, on tylko legitymował. Więc prosiłbym o podanie nazwiska tego. Tak w sądzie ja wykonywałem polecenia swojego przełożonego, który nakazał mi legitymować wszystkie osoby, które są w nazwisko. Po prostu cała ta operacja, w której został wykorzystany świadek, no właśnie tak działa. Ja byłem obserwatorem w Rosji, na Ukrainie, z ramienia Rady Europy w Strasburgu. No tak jest wykorzystywane państwo, funkcjonariusze państwowi przez przestępców, których mamy bardzo dużo dalej z pozostawionych zbrodniarzy w komunistycznym kierownictwie policji, prokuratury, sądu, że oni się posługują młodymi ludźmi, wydają im polecenia o pozorach legalności, mówią, idź wylegitymuj, bo w Szczecinie ukradziono rower. Prawda, to trzeba słomkę w Krakowie wylegitymować. No to jest mniej więcej taka konstrukcja prawna. Czyż to jest od początku do końca, Wysoki Sądzie, nielegalne? Sąd Najwyższy wyraźnie określił warunki legalności legitymowania obywateli. Nie można podejść do każdego i każdego wziąć i wylegitymować. Można tylko osobę, co do której jest albo uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, albo jest ta osoba znana z twarzy z ewidencji osób poszukiwanych, a nie, że oni sobie idą i mówią, o, wiec wyborczy opozycji, to my będziemy wszystkich legitymować, łącznie z przechodzącymi, przecież tam człowieka jednego, który przechodził, taki wysoki facet, był, go wzięli, zwinęli go do radiowozu. No przecież to, no, tak działa policja, Wysoki Sądzie, to chcemy wykazać, pokazując, bo świadek nie nas zatrzymał, nie mnie, ale świadek został użyty i chcę to też świadkowi wytłumaczyć, żeby to wiedzieli ludzie, dziennikarze, opinia publiczna, po prostu nie godzi się w państwie niepodległym i praworządnym wykorzystywać do walki politycznej przeciwko opozycji w obronie pomnika ruskich zbrodniarzy, okupantów, którzy mordowali polskich policjantów, wykorzystać młodego człowieka, który nie był Boga duchu winny, bo on jechał na służbie, zadzwonił mu przełożony, no opowiadał mu bzdur, a on no, nie miał możliwości zweryfikowania i nie zdawał sobie sprawy, że powinien zażądać tej decyzji na piśmie, że nie powinien wprowadzać w błąd obywatela, bo przecież wobec takiego człowieka postronnego wielu tam zastraszono przecież ludzi. Tam ludzie mówili, dlaczego ja jestem z boku, ja nie mam z tym nic wspólnego. A na siłę tego człowieka z Nowego Sącza wzięli za nogi, za ręce, jak worek kartofli, wrzucili do radiowozu, prawda? On potem przed płaczem go wypuścili tam po 10 czy 15 minutach. A on mówi, nigdy w życiu nie byłem potraktowany jak zwierzę. No przecież tak działała policja w Nowym Sączu. O to chodzi, żeby to bezprawie też wrócić. Ten proces jest też ważny o tyle, Wysoki Sądzie, żeby te praktyki przeciąć, żeby to się nie powtarzało. Bo ludzie są potem, mówią, że to nie jest nasza policja, oni się zachowują jak zomowcy w PRL. No przecież nie o tym. Ja mam jeszcze pytanie do świadka, bo tutaj padło pytanie postawione przez Adama Słomkę, w jaki sposób świadek, policjant wykonywał czynność legitymowania. I jest to dlatego ważne, mimo że to nie dotyczyło żadnego z nas obwinionych, jednak to jest ważne ze względu na to, żebyśmy wiedzieli, jak policjanci są przeszkoleni, jak oni pojmują wykonywanie swoich obowiązków, bo jak do tej pory ja nie mogłem się przynajmniej doprosić od żadnego z nich jakiejkolwiek wiedzy na temat swojego obowiązku. Rady Ministrów mam w tej chwili w ręce treść jego i pisze, że policjant jak przystępuje do czynności legitymowania, to co powiem, tak, jeżeli zrobić? Ja na przykład, nie będąc policjantem, czytam przepis i w przepisie jest napisane, że policjant powinien podać swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych.
No to jeżeli świadek mi na przykład, policjant podchodzi i tego nie robi, to co mówi rozporządzenie Rady Ministrów, to dlaczego go należy słuchać? Nie ma obowiązku się legitymowania takiego policjantowi.